Upraszczając nieco sprawę, przebieg każdej sesji Legionowskiej Rady Miasta opisać można następująco. Radni pytają, prezydent odpowiada, sam lub ustami jednego ze swoich zastępców. Ten schemat powtórzył się też w trakcie kwietniowych obrad lokalnego samorządu i to niemal na samym ich początku. Tym razem wątpliwości przedstawiciela opozycji wzbudził jeden z fragmentów comiesięcznego prezydenckiego sprawozdania. Chciałem się dopytać o taki punkt Wydziału Gospodarki Komunalnej. Wykonanie dokumentacji fotograficznej około 120 km dróg będących w zarządzie gminy. Na czym to będzie polegało i czy to ma określić stan naszych dróg w gminie? Odpowiedź posiadacz mandatu z osiedla Piaski usłyszał błyskawicznie. Tak, oczywiście ma to związek z naszymi obowiązkami ustawowymi jako zarządcy drogi. Co roku przygotowujemy taką dokumentację, przejeżdża specjalny samochód z kamerą. Rejestrujemy stan tych dróg właśnie po to, żeby określać te miejsca, gdzie te remonty są najbardziej potrzebne. I na tym właściwie można by drogowy wątek zakończyć. Znany z dociekliwości radny tropem remontów postanowił jednak pojechać nieco dalej. Czy możemy doprowadzić do tego, żebyśmy taki plan remontu dróg opracowali? Czyli to będzie, myślę, że da to rozeznanie, w jakim stanie są drogi w naszej gminie i które w pierwszej kolejności wymagają remontu i powinniśmy ustalić taki kalendarz remontu tych dróg, tak żeby mieszkańcy już wiedzieli, że na przykład wiemy, że mamy środki ograniczone i nie możemy w jednym roku zrobić remontu wszystkich dróg, które są w złym stanie technicznym w naszym mieście, ale moglibyśmy opracować taki harmonogram i przekazać go mieszkańcom. Według samorządowca rozwiałoby to ich wątpliwości dotyczące kryteriów ustalania remontowych priorytetów. Prezydent Legionowa był zgoła odmiennego zdania. Są zwolennicy gospodarki planowej, ale jeżeli chodzi o tego typu inwestycje, trudno je planować, ponieważ sytuacja, jeżeli chodzi o stan nawierzchni, jest bardzo dynamiczna i są takie fragmenty dróg, które po jakiejś zimie nagle rzeczywiście wymagają pilnej interwencji. Pan o tym planie mówi od wielu lat. My staramy się reagować na te najważniejsze i najpilniejsze potrzeby. Oczywiście, że te dane, które z tej umowy i z tej dokumentacji wynikającej z ustawy o drogach i obiektach budowlanych gromadzimy, są wykorzystywane przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej. I oczywiście jest, że wiele dróg wymagałoby remontów, ale szczególnie dzisiaj, w sytuacji, kiedy nawet dzisiaj mamy podpisaną umowę na łatanie dziur i mamy na tym pieniądze, a firma ma ludzi i sprzęt, ale nie ma dostępnej masy na rynku, żeby kupić asfaltowej, żeby załatać. Budowanie w Polskim Ładzie, kiedy straciliśmy 15 milionów złotych, kiedy ma być znowu obniżone do 12% PIT, budowanie takiego harmonogramu może być absolutnie wyjątkowo papierowe i bardzo często będą następowały tam zmiany. Jak zauważył gospodarz ratusza, oczekiwany przez radnego dokument nie tylko stałby na kruchych fundamentach, mógłby on też właśnie z tego powodu zachwiać zaufaniem, jakim mieszkańcy Legionowa darzą władze miasta. Taki harmonogram to jest zawarcie pewnej umowy społecznej ze społeczeństwem i obiecanie im, że za rok zrobimy to, za 2 lata zrobimy to, za 3 lata zrobimy to. Z dwóch względów to jest w mojej ocenie nie najlepszy czas do tego. Pierwsza rzecz to jest właściwie ostatni rok tej kadencji Rady i to jest trochę wchodzenie w takie zobowiązywania i obiecywanie ludziom tego, co i tak de facto będzie decydowała następna Rada.
jeżeli mówimy o harmonogramie wieloletnim, tak, no bo budowanie harmonogramu na 2-3 lata to trochę nie ma sensu, a drugie, no to trzeba wiedzieć, w jakiej dynamicznej rzeczywistości jesteśmy. Oczywiście, po części ma pan rację, to są zobowiązania, jednak wszystkie plany, jak pan sam dobrze wie, plany budżetu również naszego są zmieniane co miesiąc i taki harmonogram również może być zmieniony. Kwestia jego dobrego uzasadnienia, dlaczego jedna droga wyprzedza drugą drogę. Jak było do przewidzenia, argument o wyprzedzaniu do prezydenta nie trafił. Ja szanuję pracę moich urzędników, bo to nie ja będę robił osobiście, tylko to, co pan tutaj wymyślił, musiałbym zlecić swoim pracownikom i oni by to pewnie zrobili, ale w zarządzaniu zasobami ludzkimi także szanuję każdą minutę ich pracy. Jeżeli mam zrobić coś, co pana zaspokoi, bo pan ma taką wizję, że taki harmonogram powinien być, a od samego początku wiem, że ten harmonogram będzie totalnie do zmiany, no to po co mam takie rzeczy robić? No? I przeciwko temu, z tą wizją pana się nie zgadzam. Zaproponowałem coś, co w mojej ocenie ma sens, nie, w ogóle się pan do tego nie odniósł. Harmonogram inwestycji. Tutaj proszę, niech Komisja Rozwoju się pochyli i taki harmonogram inwestycji budowy nowych dróg hierarchiczny proszę wypracować. Na koniec z nutką uszczypliwości zwolennikom tej opcji prezydent życzył powodzenia w przekonywaniu ludzi, czemu jedna droga powstanie na przykład za 2, a inna za lat 7. Podziękowanie za życzenia jednak nie usłyszał. Cóż, nie pierwszy to raz i na pewno nie ostatni jest mu z opozycją nie po drodze.